Po raz drugi w budżecie miasta znalazła się znaczna kwota pieniędzy, która przekazana została działającym na terenie miasta rodzinnym ogrodom działkowym. Umowy w tej sprawie podpisano w ratuszu. Wszystko związane jest z projektami, które te organizacje złożyły na docelowe poprawy infrastruktury związanej z ich działalnością, przebywaniem i czasu wolnego i zostały zatwierdzone, będą wpisane suma, którą wszystkie 15 jednostek zgłosiła. Tworzy prawie sumę miliona złotych w budżecie miasta, ale sądzę, że to będą dobrze wykorzystane pieniądze, bo przede wszystkim przedstawiciele, którzy siedzą tutaj za Państwem, za chwilę będziemy podpisywać te umowy i mam nadzieję, że także w przyszłości będziemy mogli dobrze współpracować, a idzie to w poprawie działalności tych jednostek, które przynoszą, myślę, że wszystkim dużej satysfakcji. Te pieniądze pozwolą na realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych. To są dla nas ogromne środki. Dzisiaj realizacja inwestycji i remontów w ogrodach działkowych pochłania bardzo dużą ilość pieniędzy i takie wsparcie jest niewspółmierne. Nie ma co ukrywać, bez tych środków pewnie większość tych inwestycji nie udałoby się zrealizować, albo też ich realizacja zajmowałaby bardzo długi odcinek czasu. Ponad 49 tysięcy złotych powędrowało do działkowców z rodzinnego ogrodu działkowego Kadzielnia. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że dostaliśmy te pieniążki, bo no, zawsze brakuje tych pieniędzy na inwestycje i na różne zapotrzebowania naszego ogrodu, także naprawdę jesteśmy wdzięczni. A jeśli mówimy o tym, na co te pieniądze zostaną przeznaczone? Przeznaczone zostały na najważniejszą inwestycję w naszym ogrodzie, czyli w tym roku oczywiście, czyli na wymianę ogrodzenia, ponieważ ogrodzenie aktualne ma już 50 lat, mur się sypie, to jest jeszcze stara, już zardzewiała krata, także z pewnością będzie zabezpieczenie poprzez nowe ogrodzenie, jak i też wizerunek zarówno ogrodu, jak i też Kielc jako takich, ponieważ sąsiadujemy ze Stadionem Korony, obok jest rezerwat Kadzielnia, mnóstwo wycieczek przyjeżdża, wszyscy zyskają, i działkowcy, i kielczanie. Nieco ponad 84 tysiące złotych przekazało miasto na realizację dwóch projektów, które zrealizują działkowcy z ogrodu imienia księdza Piotra Ściegiennego. Ogród ma już ponad 50 lat, tam nie było nic zrobione z takich inwestycji większych. Myśmy inwestycje ogrodzenia tylko częściowo robimy, 200 metrów od ulicy Napękowskiej. I monitoring, którego nigdy nie było, a jest bardzo istotne, ponieważ mamy u siebie Stowarzyszenie Dzieci Impact i my musimy zabezpieczyć wszystko, co będzie bezpieczne dla ich pracy, spotkań, działania, bawienia się na terenie ogrodu działkowego. Bo to jest dla nas bardzo duża suma pieniędzy, którą dostaliśmy na te dwa zadania. Tak byśmy z własnych środków nie byli w stanie tego zrobić, ponieważ nie posiadamy tak dużych środków finansowych. Pieniądze zostały przyznane w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w naszym mieście.